Dobra, teraz tak. Wbijmy sobie tu level. I pokonajmy potem bossa tej areny. Wiecie o co chodzi, będzie git. Partiatik! Live. Może tak tym razem? Witalnością mał. Bo DMG to już mamy chore. No z 1,5K, nie? Półtora, no. No czarny ziomek, dzięki za Sylwa z Prima, witam. Siema bonzer. Jaki fart skill, sorry, sorry. A może jakiś nowy ekwipunek? No jak, ja mam to samo? Ale skam. Nie, dobra, to gówno. A może jakiś tego? Witam w shopie tym. W ręcznej to słabsze od mojego, ale gówno. Nie, to z bossów najlepsze itemy lecą. Dobra, level z mobków, a potem level z bossa. Dwa levele szybko wlecą, kolejne. Ty, my trochę speedrun robimy, może się uda dzisiaj wygrać tą grę w sumie. Jak tak dalej pójdzie. Patrzcie, nie ma hełmu, bo to Yeti. Czyli robisz tak. Słabo go uderzyłem. Susi w dupę. Co jest? Ty, no jaki tank ten Yeti. Ja taki tanki nie jestem. RLC. Nie wiem, na razie gramy Sword and Sandals. Jutro cały dzień ligi, w sobotę God of War, w niedzielę chyba dalej Sword and Sandals plus liga. Siema, życie, trzymaj za mnie kciuki jutro. Ok, czeka mnie rozmowa kwalifikacyjna w plusie. Będę wyzwaniał do ciebie z propozycjami. Ok, jasne, jasne. Trzymam kciuki, oczywiście. I ja czadzio. Będzie git. Dobra, level szybko dobimy. Te to są nuby szybkie. Nawet nie wiem, czy na nią expo dostaną, bo już on taki level. I może expo nie... A nie, 26 ma, dobra. Będzie git. No to są nuby, bo mam ich na hita, a sporo expo dają. Chociaż czekaj, ile ja muszę ich pokonać, by ten level. Ja pierdzielę, spory panek. Ale co ty piszesz, w dupę? No. Ty no, 1/3 levela tylko za 4 typów. No malutko. Dobra, itemy jutro nowe, to i tak się prześpię. 100 dni już minęło, Zara. Ciekawe, czy na stówę coś będzie. Kale! Dobra, słuchaj. Dobra, jest. Charyzma oddaje. Ja pierdziele, błagam. 72% nie weszło. Ja pierdziele. Śmieciu w dupę. Kyle. Ale mało ekspa z nich leci, co jest? Nie chcę, no chcę level dobić potem to. Ja muszę 12 gladiatorów pokonać, żeby level. W ogóle jest sens jeszcze tak ekspić? Chyba, że na wyższych arenach. Bo na tych to już ekspa nie ma, to jest tragedia. Gdzie ty? Cały armor, jednym hitem zbiłem. 25 level. No close, jest close do levela. Nie. Zrobimy tak, tutaj level, boss i boss na głównej arenie. I będą 3 levele z bomby. Giga chat. Maturę z Kaszubskiego zdajesz? Jesteś takiego, taka matura serio? Czy ty giga trolujesz? No jak wy to blokujecie? Cały armor.
Jest? To aż taki trudny język jest, że aż matura z tego? Przecież... Dziwne. Jest z matury, z matury rozszerzonej tej z Kaszubskiego. No ale tak to Kaszuby mają free maturę. Piszą se rozszerzone to i mają 100%. Nice. Przecież nie, czekaj, ja z polskiego nie miałem 100%. Susi. Dzięki, Kale. Ta, jednak jest ciężkie, sorry. Lekka pomyłka zaszła. Co? To daje tylko... Co? Pancerze mi wygoda? Gówno pieprzone. Proszę, załóż to. Ja pierdziel, plus 4 do staminy. Nie! 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 Dwie ręce. Spoko, Werterek. Czekałem. Czekaj, zerknijmy, czy coś tutaj jest? Tylko to gówno, nie wiem, to gówno, jakiś skill. Przydałby się jakiś nowy. Zaklinacz się nie da, szkoda. Dobra, no to dobijmy ten level, odpocznę. Dobijmy szybko level, potem bossik level i potem główny boss level, 3 levele, będziemy mieli ponad 30, jest git. Dobra, dawaj tego chłopa. Kurde, wiem. Dobra, jest. A jeszcze dwóch. Ciebie jutro szmato na klepie. No! Dobra. Piątka, no co jest? Jakiś bum? Ciągle piątkę rzucam. Może za szybko to klikam. Jesteś Kaszubą, Rejent? Czym to się różni? Weź coś na po Kaszubku napisz. Ty śmieciu pieprzony, no. Ja pierdziele, ty on mnie pokona. Dobra, jest. Co ty naprawdę napisałeś po kaszubsku? Chcę lemesa. Co to znaczy? Co, aż tak się różni ten język? Przecież nie wiem co napisałeś. Nie, ty mnie w dupę trolujesz, Giga. Giga troll leci, pewnie. Ty, a może zwinność trochę pójść? Aluj, będziemy tankiem. Do DMG te już są popieprzone. Czekaj, to ja muszę w to i tak lecieć tam. Terabosik, level, dobra. Giga chant. Pokego. Aha, znaków specjalnych nie możesz pisać. Co jest ty? Monolith of Voltarius. Ciekawie wygląda. Fajnie, że bossowie się tak wyróżniają. Mocno. 41 siły ma. On też pod siłę jest. To będzie walka na hity w końcu z bossem. Dawaj, walka na hity. Lecimy. 8, dobra. Został kryta. Ja mi rękę uciął. I on mi rękę uciął. Dlatego nie mam miecza w drugiej, tak? Czekaj, teraz staminy nie ma. Dobra.
Ez! Nie, nie. Ja pierdziel, nie bij mnie. I on nie ma staminy, żeby mnie uderzyć. Dobra, to jest idiota. Dobra. On nie miał staminy, żeby mnie uderzyć, zamiast odpocząć, to skakał. Dobra. Ale fart. Fart, że staminy nie miał. Ja pierdziele. Dwa intelekt plus. No, gówno, ale weźmiemy. Weźmy te gwiazdki, nie będzie. Jak mamy golda, aż tyle, że się nie ma co z tym robić. Dobra, i level z bomby. Ta, on mi rękę uciął, ale nadal miałem rękawice. Nie wiem, o co chodzi. Było dziwne. Może to i to? Muzyka z oryginału jaka? Dzięki, ktoś tam. Efekty dźwiękowe dowalone, git, no. I co, i teraz tutaj idziemy, tak? Dla widza. 30. Ja mam 420 gwiazdek. 420 gwiazdek. To dużo mam, po co ja ciągle biorę? Ta no. Pewnie bóg. Sir Gamblis Berham. O kurde, on ma łeb świni. Suci. Siema młody G. O kurde, ale to jest niedźwiedź. Niezła świnia. Okej, jego stat. 35 level. Nie, chłop ma. Chociaż on jest też pod siłę. To będzie defense 55. Jego nie trafię, nie uderzę go. O mój Boże, defense 50, proszę. Chociaż dobry start. Ja pierdzielę, 1%. Ja. Ale on raczej skilli nie będzie miał żadnych. To jest szansa go pokonać. Tylko musi RNG oddać. Oj, tak jak teraz. Błagam, RNG. Albo łeb. O kurde, mi dwoma hitami. Proszę, RNG, proszę, 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 proszę. 25%, błagam. Ale RNG oddało, ja pierdzielę. Ale fart pieprzony. Na dwa hity. Raz tylko go nie trafiłem. Dwa charyzma i 23 koła. Bo tutaj jest, co to jest? Jakaś pałka, dobra, ja tego nie chcę, dobra. Dobra. Tutaj już mamy, tutaj szybko level. Kurde, to jest za blok. Nie, to było, to jest wyprawa. Lochy nie działają. No to już dużo zrobiliśmy w tej mapie tak naprawdę. Bo lochy nie działają niestety. To nie wejdziemy. Dobra, no to tutaj, ile dni? 196 dni. A, tu jest coś zamkniętego, ok. Okej. Okej. Plus dwa siły, ok. Nie kocham City. Ok. Czekajcie, lecieć tam zwinność czy oszczać? Siema Black Blue z powrotem. Lecieć, chociaż nie no. Może tak zrobię? Int jeden, two head, no i luj. Daj trochę zwinność, no można polecieć, tylko no te inne staty to już tak, oni mają wysokie często, że ciężko, żeby 90 obrażeń to ma. No już dobre itemy się trafiają. Teraz trzeba czekać, aż będzie jakiś legendarny mieczyk. .388. W ogóle mamy 100 koła, nie ma na co wydawać siana.
Na co siana nie ma już wydawać? Za ile nowe rzeczy są w sklepie? 2 dni. To idealnie, dobijemy sobie level w 2 dni. Dobra, dobra. Ale dźwięk! Świnioluć. Na hita mam chłopa? Ano. Sporo expa jak na najsłabszego. Dzięki Chison. Vilegrim. Ale i tak pewnie te 3 tury będą tutaj. Potem boss. No 3 levele szybkie znowu prawdopodobnie wlecą też. Dobra, to są nuby giga. Szybkie ekspionko. 10k expo potrzebuję. Elitarny pancerz? No kupiłem, kupiłem. To jest ten co mam. Tamten co był, to jest dużo słabszy od mojego, to jak na jakiś ciski level. Ty chłopy, no hita lecą. 30 level miał ten typ, co jest? Co to jest, Fryzen? A Rems to napisał, nie wiem co to jest napisane. Serio, aż tak kaszubski różni się od polskiego? Czy to nie wygląda jak polski język? Jaki, z jakiego to jest języka? To jest podobne bardziej, to nie wiem. Do czeskiego? Nie wiem co jest. No to jest. To zagraczy wszystko na hita, to są po prostu słabe moby do expa. Dobra. Ognisko, odpocznijmy. No nie wiem, dziwne, dziwne, dziwne. Ale dobra. Dobra, bez przesady? No co bez przesady? Moby do expo to są. O co ci chodzi? Jestem za silny na tą lokację. Przyszedłem tu, bo jeszcze nie jest zrobiona. Czekaj, co ten ma? Gówno, dobra. Siema. Witam, witam. Dzięki Felezaur za 2 latka. Jak się żyje w Polsce? Git. Powiedz już git. Na tyle dobrze, że jeszcze loty nie wypieprzyłem. Likę. Ale już niedługo. Susi. Dobra, dawaj mi te moby. Level zaraz wleci. Potem bossik z bomby, 2 levele. Ty, ale byśmy serio fignięci. Już bardzo. Lokacja jest na 28 level chyba. Mamy 32. Ale no chłopy tak lecą. Też się dość słabi trafiają, no to inna sprawa. Charyzma oddaje, zablokowałem. On aż tak odleciał. Śmieciu. Dopóki masło nie kosztuje 3 dychy to git. No nie wiem, senpai, nie wiem. Ja nie wiem, czy na Google tłumaczu jest w ogóle kaszubski, także inna sprawa. Co za Czubaka? No taki champion se zrobiłem. Ale fajny armor ogólnie mamy, fajny wygląd tego herosika. Dobra. Odpocznijmy, akurat nowe itemy będą. To zerkniemy, level. I bomba na łeb, dalej. 193 dni. Susi. Cześć, mam jeden miecz? Nie, 2. Może jakiś legendarny giga miecz? Jest. 2. 45. Słabe. Jakby ten miał 20 od jakiejś magii, to byłoby git.
No tak, to słabsze miecze od moich. 130, 190 dni do przybycia starego z mlekiem? No coś takiego, no. Tu nie ma nowych skilli. Dziwne. Dobra, to level sobie dobijmy na szybko. Finał, bo jest taki ma level? Nie wiem, pierwszy raz tą grę gram. Ja tak to grałem w demo, tam była tylko jedna lokacja. Na godzinkę czasu to było. Ty, ona żyje. Słuchaj. Susi. Dziwne, że w tej części się nie zabije tych przeciwników na arenie. To jest akurat dziwaczne. Sami. Oddaję gierka full wersji. No to jest beta, także wiesz, jeszcze jest parę rzeczy poblokowanych niestety. Ale jak na razie oddaję. Nie wiem. DMG jest mniejsze o 25? Tak był napis tam? Chyba nie dokładnie tak, ty gadasz. Family friendly. Ta, ta. Ale grafika jest ładna w tej części. Nie, no bardzo fajne to Sorensava jest ogólnie. Jeszcze jak dodadzą te lochy i... Co i tam jeszcze zablokowali? Coś tam było, kurczę, pamiętam cało, bo to wczoraj patrzyliśmy. Będzie gij. Śmieciu! No nie, no. O, dobra. Nie no, może w tą zwinność trochę pododajemy jednak. Żal mi upakować punkty w zwinność, kiedy mogę je potem stracić na wyprawie przez przypadek. Dobra, level jest. Bo właśnie miałem armor, zobaczyć czy jest nowy. Może damy... Dobra, luj! Dwa punkty w zwinność, lecimy! Likę! Uuu, odblokował już tamto gówno! Oj, oj, oj! Tamten skill, on chyba daje co każdy trafiony hit 20% obrażeń. To jest tak chore! Płatnisz jeszcze. O, mam to. 310. No słabe te rzeczy, no słabe są. Dobra, dawaj tego chłopa. Czy tam babę. Ile zapłacili, nie zapłacili. Tak to bym powiedział widzom. Sword and Sandals nie muszą płacić, jedyny wyjątek. Wub, wub, de warm. Warm. Ok. Czuję, że na hita typ jest. Sprawdźmy. To była twoja szansa, giń. Ew. On był najniższy level ogólnie, także nie ma co się dziwić. To był noob. To był noob, widzowie, spokojnie. Poza on hełmu nie miał, plus 2, tak? 22 koła se weźmy, nie wiem po co nawet, no ale luj. I levelek. Likę. Kolejny, każde kolejne trafienie po pierwszym ataku zwiększa dawne obroń o 20%. Ja pierdziel. Nie, ten skill to jest tak broken, ścierwo. O kurde, to ma tylko jeden poziom. Chociaż jest tak broken, że w sumie jakby miał więcej, to byłoby lekkie susy. Czekaj, czyli tego jeszcze nie ma wymaksowanego, tego, ale nie wiem, czy tu coś jeszcze lecieć. Tak szczerze, to ja bym chyba leciał, albo warg, ale
To są zadawane obrażenia. Tu by się survival chyba przydał. A nie, szybkość poruszenia się o 20% zwiększa. Ty, lecimy w to? Więcej siana się zarabia na charyzmie. Szansa na natychmiastowe zabicie przeciwnika atakiem dźwiękowym wynosi 1%. Wyobrażasz to sobie? Idziesz na finałowego bossa pod charyzmę, krzyczysz i na hita leci. Niezłe gówno. Ja nie wiem, czy bym tutaj nie leciał w te odporności. Jakie punkty moralności? Aha, nie wprowadzili czegoś takiego jeszcze. To chyba być coś takiego jak w Sword and Sandals 3. Regeneracja zdrowia o 10%. HP o 10% zwiększa. Ty, no nic mi się tu w sumie nie podoba. Mi się tylko podobają tutaj ten movement speed, a reszta to są takie useless skille, no nie wiem. Co ja dodałem? A ja już dodałem sobie, tak? W sensie pod wojownika mi się już nic tu nie podoba z tych skilli. No ale dobra, miałem iść tutaj teraz, to idę. To 34 gwiazdki, ale to będzie boss, który ma 40 level chyba. Co ja odpieprzam? O! Nikt tu jeszcze nie dotarł, widzowie, chyba. A nie, to znowu hieroglif, bo to jakiś faraon. Ok, ok. Dobra. Stary wraca z mlekiem za 190 dni. No tam. Nieźle wygląda. Eternalsi. O, muszę to zniszczyć z pamięci ludzkości. 40 level. To jest jakiś mag? A, priest, o Jezus. Ma 2000 armora, widzowie. Tylko kogo interesuje armor? Oglądaj to. Mi rękę uciął. Mi rękę uciął. Dwa lucky punchy i się chłop składa, tak szczerze. Dwa lucky punchy i chłopa nie ma. Idę na niego jeszcze raz. Dwa lucky punchy i go nie ma. Nie, dwa lucky punchy, widzowie. Dwa lucky punchy, zobaczycie. Jeszcze raz. Dobra. Pyk. O Jezu. Jezus Maria. Nie zbiło mu nawet armora. Ja pierdziel. Oj, oj, oj. A ja mam stuna. 100%? Albo... On kliknął odpoczynek. On kliknął odpoczynek, widzowie. Typ kliknął odpoczynek. Nie, te boty są tak durne w tej części, że ja pieprzę. Już drugiego bossa pokonałem po prostu fartem gigantycznym. No nic mi tu nie pasi, tylko to i to. Hełm na 40 level. Ty! Czekaj, idźmy tu. Nie, czekaj, źle, mogłem... Jezu, jak znowu...
Dobra, jest, bałem się, że znowu exp przepadnie, niepotrzebnie ryzykowałem, bo to 5k exp to jest pół levela. A ja w to już nie mogę. To chyba to polecimy sobie. 20% większy movement. 187 dni do ojca. Z mleczkiem, ok. Co? Wieści armora, to weźmy. 37 level? Co ty pieprz? 3 do inta, gówno. Koniec gry? Nie, nie, nie. Zdjęcie się stanie, jak gdy się skończą. Główny boss przychodzi wtedy ponoć. 49, to jest słabszy niż moja poboczna broń nawet. A główna to już w ogóle. Jakieś gówniane itemy tu dropią. Strasznie. Tawerna coś ma? 260, wezmę z tego. 180 koła. Nie ma co z sianem robić już w tej grze. Na początku jest giga problem z sianem, a teraz giga S. Dobra, szybkie dwa levele. Szybkie dwa levele i lecimy na kolejnego głównego bossa. Full wersja. Nie no, draku. Jak tak będzie, to ja się leciutko zdenerwuję. Chodź tu śmieć. Ja pierdziele. 9% za... O Jezu. Myślałem, że tutaj będę więcej dostawał. Ledwo co dostałem expa, no. Dobra. Po 9% dostaję za walkę. Sadgę. Chłop na hita padł? No, no, no. Jakiś noob był. To nooby są giga. 35 level. Jak oni mają mój level, to są gównem. Czemu im łuba nie odcinam? Jest na to szansa jakaś tam, że go przepniesz na pół albo utniesz. Ale mała. Kurde. Dobra, koniec. Szmata sra na mnie, nie wiem, coś jakiś salta robi. Goga na łepi. Tyle. Dobra. Odpocznijmy, zara level, dobra. Strasznie szybko expimy. Ciekawi mnie jak, bo tu jest lokacja na 40 poziom, widziałem maksymalnie. Na mapie przynajmniej. Ciekawi mnie, czy jesteś trudniejszego potem. No bo jak bije, nie wiem, 50 to co, już wszystko na chwilę będę miał w grze. To wtedy czas skipujemy do głównego bossa? (Grym) 38 level, chłop. Na hita padł. No trochę susy. Jasne, wisia. Powodzenia, oczywiście, że tak. Ale dopiero za tydzień to jeszcze czas. Easy. Powinienem więcej expo dostawać za ludzi, którzy mają taki ten level. To 55% ledwo mam. Seryskam. Ma nawet Immortals jak Diablo. To Diablo ponosi na kompa sobie. Ciekawe czy odda. Jak myślicie? Cześć, przetestujmy czy się bardziej, czy się lepiej poruszam teraz. Nice. Ja chcę taki skill! Ona ma 36, to może od 36 on jest ten skillek. Zaraz zobaczymy, czy mogę się go nauczyć. Gladiators,
Oby oddało, no oby oddało. Na pewno będę grał na streamie. Ciekawe, czy w ogóle fabuła jakaś będzie, czy tylko dropienie itemów i skrzynek i otwieranie skrzynek. No nie ma. Nie ma czegoś takiego, chyba że tu, ale tu... Siłę i obronę o 25 zmniejszam. Rzucam ten skill i one-shotuję typa. To ja zero intelektu mam, a 110 bije hitami. To wyobraźcie sobie pod inta postać. To było, biłoby teraz po 600. To walisz takie dwie bomby, kulą ognia i tym. Nie no, mag jest broken, wydaje się, bardzo broken mag. Mag się wydaje giga broken. Co grasz? Z Warren Summers. A tu jeszcze o 25% się da zmniejszyć atak i obronę. Ciekawe też. Dobra, to teraz powinienem... A nie, bo jeszcze spać się poszedłem. Ognisko... Tak. Raczej będzie fabułka, a wiadomo mniej więcej jaka będzie w tym Immortals? Ja trójki nigdy nie przeszedłem. Dobra, robimy test. Aha. Niezły test. Nie wszedł mi skilla i tak na hita zabiłem. Trailer? Nie widziałem. Lego Harry Potter? Już było. Immortal to kontynuacja trójki? O kurde, to ja muszę tę trójkę nadrobić. Ojojo. Stun? Ej, dobre combo. Podej się tu. Nie no. O, dobrze, dobrze. Słuchaj. Przyjmij to. Dobra, odporność. Dobra, czekaj. 715? 715 hit? Ja pierdziel! Co? Co? Co to walka z minimajkiem? No zmniejszyłem go skillem. Pa. Pyk i teraz... Dobra. Dziecko biłem? Nie. Poza tym sam się chciał bić. Ok. No nie wiem, czy lecieć tego movementa w sumie. Tutaj to useless, a tam dalej nic ciekawego nie ma. Ja bym chyba... Większa regeneracja esencji jest całkiem spoko, ale chyba odporności. Większa szansa na uniknięcie lodowych ataków, a one są mega irytujące. O 12% aż w ogóle z broken. Słyszysz krzak? Słyszysz krzaki z rzeki, słyszysz krzak? Słyszysz krzaki z rzeki, słyszysz krzak? Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek.
Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki. Słyszę skrzeki z rzeki. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki. Słyszę